Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Thank you.
Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, interior cleaner, automotive care. Tak jak widziałeś, troszeczkę zabawy, nie za długi film. Praktycznie tu już jest na dnie. Ile mogłem, tyle wytrzaskałem. Po tej ilości stwierdziłem, że coś wiem o tym produkcie. Zapach. Kurczę, jest niby zasadowy, niby cytrusowy, ale bliżej mu do zasady. Przyjemnie, nie jest źle. Czy zapach męczy podczas pracy? Nie. Od razu powiem zresztą. Dla mnie na chwilę obecną to jest najlepszy produkt z Automotive Care, jaki dostałem. Naprawdę rewelacyjny produkt. Z padem skrabowym po prostu robi rozpiździel. No współpracuje pięknie. Brud zbiera fantastycznie, naprawdę. Czy to mikrofibrą, czy to pędzlem, elegancka piana. Ja osobiście nie widzę minusów tego produktu. Naprawdę rewelacja. Tak szczerze to, on tu wisi, ja go cały czas, jak tylko mogę, to go używam i jak będzie w 5-litrowych bańkach, na pewno chcę go kupić. To jest więcej niż pewne. Na skórach. Kurde. Na skórach, jaką robi robotę. Naprawdę. Niektóre cleanery, można powiedzieć, że wymiękają. Czy wysusza? No aż na tyle nie badałem. Nie wiem, nie mam tematu, ale do szybkiego przetarcia kierownicy po trasie będzie perełeczka. Co jeszcze? Tym produktem ze skóry zbierałem też, tak jak pamiętasz, film z zmiękczania skóry. Rewelacyjnie, naprawdę tłuste osady perfekcyjnie zbiera. Dla mnie to jest taki zastępca, produkt, który do wnętrza, jeżeli nie jest zajechany, ja nie widzę sensu używania klasycznego APC. Do tego służą właśnie takie produkty, które się sprawdzą na mikrofibrę i na pędzel. Ten robi to obłędnie, naprawdę. Rewelacja. Mój chyba ulubiony interior cleaner. Chyba tak, naprawdę. Tu piana, to wszystko jest tak fajnie i jest idealnie. Tak naprawdę, znaczy cieszy mnie też to, że ten zapach, słuchaj, podczas pracy nie jest jakiś przesadzony, przesłodzony, bo dla mnie niektóre produkty jak już tak mega pachną, tak już taka bajera, tak dla mnie jakby chcieli coś oszukać, że tak aż za dużo. Tu właśnie o to chodzi, że tutaj jest tak wszystko fajnie stonowane, no ale bliżej mu do zasady, do takiego typowego APC. Dla mnie, no, można też powiedzieć, że to jest taki gotowy APC troszeczkę, ładniejsze, rewelacyjny produkt, naprawdę, bardzo fajny. I z czystym sumieniem polecam, jeżeli nie wiesz, jaki produkt wziąć do wnętrza, który sprawdzi się na grube zabrudzenia i na mikrofibrę do przetarcia, ten będzie perfekcyjny. Ja tym produktem, uwaga, wymywam typowe APC. Tak, tym produktem wymywam typowe APC. I teraz tak, czy on coś po sobie zostawia? Słuchaj, wiesz co? Niby nie, jest matowa powierzchnia. Śliskości może jakiejś takiej nie ma, ale jakby, kurczę, trzeba mu dać czas tak jakby, nie wiem, do odparowania. Coś po sobie minimalnie, ale tak minimalnie, kurczę, zostawia. Może to być też tak, że ze względu na doczyszczoną powierzchnię, kurczę, ale nie. Mam takie wrażenie, jakby coś po sobie zostawiał, ale dressingi na nim siedzą idealnie. To nie jest tak jak po interior detailerze, że zostawia po sobie, powiedzmy, takie zabezpieczenie, gdzie tak naprawdę, ja to już nie wiem, czy robiłem film z tymi produktami 3 w jednym, to jest bzdura totalna. Znaczy, one są spoko na szybką akcję, ale to no, po jakimś czasie chyba robiłem film. Chyba tak. Chyba robiłem film. Wtedy właśnie wjeżdżałem z tym produktem.
z tym produktem, kurczę, żeby pokazać, jak wygląda czyszczenie produktami, które mają czyścić i zabezpieczać. No dobrze, słuchaj. Naprawdę bardzo fajny produkt. Do wnętrza, na pędzel, na mikrofibrę, do wymycia APC też idealny. Po nim od razu wskakujesz na plastiki z dressingiem i jest bajeczka. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!